Witajcie, tu Osti z Kości. I Tomek. W dzisiejszym reku zrobimy sobie małą topkę gierek dwuosobowych. Ostatnio parę takich pojawiło się między innymi w Kości Play, więc parę razy wspominaliśmy o tym, że brakuje gier dla dwóch osób, a tak naprawdę jak zrobiliśmy rekonesans w naszym magazynie z grami, okazało się, że tych gier w sumie ostatnimi czasy, trochę przybyło i w sumie to trochę ich jest. Więc postanowiliśmy pokazać wam według nas najciekawsze, najlepsze gierki, idealnie na dwie osoby, bo są to gry skrojone na właśnie parę graczy, a nie tak jak często w grach jakieś specjalne tryby, czy jakieś ograniczenia, kombinacje, tylko po to, żeby w dwójkę można było pograć. To są gry od początku do końca pomyślone o dwóch graczach, więc działają idealnie w parze. No to od czego sobie zacznę? Tak, ja sobie zacznę, tak. Zacznę sobie, dobra, z samej góry jedziemy. Głębia, nasza księgarnia. No chyba nie muszę mówić, że dwuosobowa gierka. Karcianka, w której będziemy wykładać sobie takie płytki. Płytki mają oznaczenia. To są cztery, tak, cztery płytki. Ile ma się znaleźć na nich kosteczek, czyli płytka z jedynką będzie na niej jedna kostka. Tu w odpowiednich kolorkach płytka dwójka będzie miała dwie kosteczki. Tutaj trzy, cztery. Tak. I kostki te będziemy sobie losować z woreczka, układać na tych płytkach i w zależności, czy będzie to płytka płytkiej wody, czy płytka głębokiej wody, to będą różne warianty tak, zdobycia, kosteczek, nie? Zdobycia tych kostek. Bo każdy z graczy dostanie swoją talię kart. No i te karty są w kolorach kostek do zdobycia. I jeśli na płytce mamy wylosowaną kostkę czerwoną i niebieską, to tylko czerwoną i niebieską kartę mogę dołożyć. I jeśli jest to głębina, to wygra gracz w momencie, kiedy po obu stronach będziemy mieli tyle samo kart w tych kolorach, ile jest kosteczek na płytce. I jeśli jest to ciemna woda, to gracz, który będzie miał większą sumę, zwycięży i zdobędzie te kostki. Jeśli to jest jaśniejsza woda, czyli płytsza, to gracz, który ma mniejszą wartość, zdobędzie kosteczki. No i co? Jeśli mam czerwoną kostkę, to mogę sobie tam dołożyć siódemkę, czwórkę. Jeśli jest płytko, to zależy mi, żeby była jak najniższa wartość. Więc co? Biorę sobie gdzieś tam znajduję, teraz pewnie nie znajdę, ale powiedzmy, to powiedzmy, że mam tam niebieską kostkę i kładę jedenastkę. Ale nie sobie, tylko przeciwnikowi, bo możemy kłaść też karty po stronie przeciwnika. I to jest największy bajer atut tej gry, że jest naprawdę negatywna, bardzo negatywna interakcja, kiedy to my wkładamy przeciwnikowi karty, które totalnie jemu przede wszystkim nie pasują, po to, żeby no niestety przegrał. A co robimy ze zdobytymi kosteczkami? Zdobyte kosteczki będziemy sobie wymieniać na karty celów. Na karty celów, karty skarbów. No i to tak naprawdę wszystko. Przez ten właśnie trik z tym podkładaniem kart przeciwnikowi gra ma naprawdę tyle radochy, jest tyle kombinowania, bo płytek mamy cztery. Jak skupimy się na jednej, no często musimy lawirować, bo te kostki są wykładane w sposób losowy. Na pierwszej płytce mamy pokazane, ile kostek jakiego koloru ma się znaleźć w całej rundzie. Więc czasem będzie trzeba się skupić na dwóch płytkach i nie będzie wiadomo, czy iść od razu z najlepszymi kartami na jedną konkretną, żeby na pewno ją mieć, czy jakoś to sobie rozdzielić pomiędzy dwie czy więcej płytek. Graficzki to w grze są rodzinne, milutkie i tak dalej, to gra taka milutka. No, gra nie jest milutka. Gra jest bardzo wredna, naprawdę. To aż trzeba podkładać komuś. I jak trafi się dwóch wielkich myślicieli, to ta gra też nie jest wcale szybka. No, na pudełku mamy 30 minut i myślę, że to jest takie. Może być. Tak, może być nawet więcej. Ale gierka świetna na dwie osoby. Jeśli lubicie sobie troszkę tam teges, nie? To ta będzie rewelka. Ja kolejną gierką będzie gra Sąsiedzi. Jest to nowość wydawnictwa Muduko. Jest to gra, w której dwóch sąsiadów bije się o łąki. Tu mamy tutaj pana, który hoduje owce i pana, który hoduje zające. I właśnie pan, który hoduje zające, ma swoje pastwiska, czy tam, nie wiem, zagrody. Zagrody. W kształcie,
nie wiem. No prostokątu, prostokątego prostokątu. A pan, który hoduje owce, ma je w kształcie literki L. I tak, na początku właśnie rozkładamy naszą łąkę. Tak. Na zmianę będziemy dokładać sobie na elementy. Rozkładamy różne elementy łąki. Tak. Kiedy wszystkie elementy łąki się znajdą na planszy, gracz, który kontroluje jakby zające. Hoduje. Znaczy, hoduje, kontroluje tam. Dobrze. Dokłada pierwszy na łąkę swój element. A następnie właśnie robi to gracz, który ma owieczki. I tak wykładamy, dopóki nie będzie już miejsca na tej łące. Czyli już nie możemy nic innego wsadzić. Osoby, które jeszcze mogą dołożyć, to dokładają do skutku. I później sprawdzamy, komu ile zostało elementów. I tak, gracz, który kontroluje, hoduje zajączki, jego płytka zagrody będzie warta 1 punkt, a gracz, który kontroluje, hoduje owieczki, ta płytka będzie warta 2 punkty. Na minusie. Tak, dokładnie. To nie ma, że kto będzie miał więcej punktów, tylko właśnie kto będzie miał najmniej punktów, ten wygrywa. Gramy 2 rundy. W drugiej rundzie wymieniamy się zwierzakami, budujemy od nowa tą naszą łąkę i tyle. Tak, bardzo prosta gierka. No też wiadomo, walczymy ze sobą, nie ma tu już takiej negatywnej interakcji, może aż tak chamskiej, powiedzmy, jak w głębi. No jest to blokowanie. No ale wiadomo, że jest blokowanie, tak. No w końcu gramy przeciwko sobie, prawda? Ja to jest 15 minut, a da się zagrać w 5-10 minut nawet. Tak, bardzo szybka gierka. I bardzo fajnie wykonana, jak już wiele osób na forach wspominała, płytki są naprawdę bardzo w grubego kartoniku. Nie, no fajnie. Naprawdę, fajnie ilustracje wykonane. Ładne. Tak. Ładnie to wygląda. Całe pudełko jest wypełnione kafelkami. Tak, że nie ma powietrza zbędnego, jak to tak często i gęsto. I teraz sąsiedzi od wydawnictwa Muduko. Muduko, tak jest. No to co? To ja... no dobrze. To ja... Herbatka. Ale zaskoczka, nie? Herbatka dla dwojga, dwuosobówka. Mogliście już ją zobaczyć, bo pojawiła się ona w Kości Play, więc gdzieś tam na naszym kanale jest, więc możecie, zresztą całkiem niedawno, więc możecie sobie zobaczyć na żywo, jak to po prostu śmiga. Czym jest Herbatka dla dwojga? Jest to gra wojny, karciana wojna, tylko że tak przybajerowana, tak rozbudowana, że okazuje się, że na bazie takiego fajnego pomysłu można zrobić całkiem spoko gierkę. Super wydana. No tu może już nie jest jakaś mega gruba ten, ale to jest taki tor punktacji. Tor, gdzie będą też wystawione karty. Mamy taki fajny zegar do dodatkowych akcji, które możemy wykonać. Pełno żetonów. Najfajniejszy znacznik najpierwszego gracza. Fleming, tak jest. Fleming. Znaczniki. No i to, co najważniejsze, to karty. Karty, które oprócz swojej wartości, tutaj na górze, mają też zdolność. I tak jak w grze wojenne, będziemy na 3-4 odkrywać karty, które uprzednio były przetasowane, więc nie wiemy, co w jakiej kolejności mamy. Będziemy odkrywać i w zależności, jaką będziemy mieli wartość, to jeśli mamy większą oczywiście, no to możemy wykonać sobie albo akcję z dołu karty, albo odjąć wartość przeciwnika od wartości naszej karty i za to kupić sobie z dostępnych nowych postaci właśnie tutaj na tej planszetce. Czyli tak naprawdę rozbudowujemy tą swoją talię o dodatkowe postacie, o dodatkowe zdolności. A wszystko po to, żeby zrobić właśnie sobie punkty podczas gry na niszczeniu kart, bo niszczymy tu na przykład kartę, możemy zniszczyć kartę przeciwnika, czy możemy niszczyć też kartę właśnie z tej planszetki. A także jeśli oczyścimy którąś z talii postaci, czyli wykupimy wszystkie postaci tego samego rodzaju, to wtedy nad nim jest odpowiedni żeton dwustronny, który nam definiuje jakieś dodatkowe aspekty, za które sobie zapunktujemy.
Czyli te same to są główne punkty w tej grze. No główne, ale bywało tak, że udało nam się odkryć na przykład trzy, a bywało tak, że odkryliśmy dosłownie jedną. I czasem żeśmy przejechali tor punktacji dwukrotnie, a czasem żeśmy ledwo dojechali do połowy. Więc to wszystko zależy, jak się ułoży. No wiadomo, jest ta losowość, ale pod jakąś tam powiedzmy kontrolą, bo mimo wszystko mamy ten wybór, co się dalej dzieje, jakie akcje wykonamy, jakie karty sobie nowe dokupimy. Czyli nie jest to jak w typowej wojnie, że po prostu przetasowujemy i, no i patrzymy, co się dzieje. Okay. Także fajny, fajny pomysł, fajnie wydana. Kolejna gierka, która wypchana jest po brzegi. Także herbatka dla dwojka od Rebela. Takie fajne wrażenie. No tak, no bo już my ją gdzieś tam kiedyś mijali raz drugi. Tak, jakoś nie było zainteresowania, a teraz jak wyszła w Polsce... Nawet jak taka wojna na stylidach, to... Tak, zagraliśmy i okazało się, że całkiem przyjemny tytuł. Dobrze, to moja kolejną grą będzie gra Polska Gola. W kwadratowej piłce? Tak jest. Mogliście już ją zobaczyć na polecajce, kiedy mieliśmy gry do plecaka. Mhm. To jest tak, mamy dwie talie, drużynę niemiecką, drużynę polską, jest też wariant hiszpańsko-polski. Mhm. Tak, każdy ma swoją talię piłkarzy, tak oni się prezentują i gramy mecz. Zaczyna gracz, który ma bramkarza który pierwszy włoży swojego bramkarza. Mamy trzy kubki, do których dokładamy poszczególne karty. A żeby dołożyć kolejną kartę, musi ona mieć swój odpowiednik tutaj na dole właśnie w nazwie piłkarza. I tak gramy, rzucamy kartę, gra jest naprawdę szybka. Bardzo szybka. Tak i... Ja niestety nie ogarniam tak szybkiej gry. O. W momencie, kiedy któryś z graczy wyrzuci taką kartę z bramką i piłką w niej, dobywa punkt. Ustalamy sobie oczywiście do ilu punktów gramy i... Tak gramy. To jest naprawdę bardzo szybka gra. Szybka, i... tak, bo przerzucamy pomiędzy tymi trzema stosami, próbujemy znaleźć odpowiedniego piłkarza, żeby podawać tą piłkę, a na końcu jeszcze bramkarza strzelić, no jest naprawdę szybka, fajna. Mega szybka. Dla mnie już za stare są takie szybkie gry. Ale naprawdę, dla fanów piłki nożnej naprawdę must have. Must have, tak jest. Dobrze, nie zwalniamy tempa, lecimy dalej. Przed wami King Domino Duel od Fox Games. Jeśli kojarzycie King Domino, no to będziecie czuli ten klimat. To jest King Domino przerobione na wersję kosteczkową. W środku mamy notesik, w którym będziemy sobie wykreślać nasze imperium. No, pełno zapisanych tych. Dalej mamy kostki z różnymi herbami, symbolami, ołóweczki. No i tak jak w dużym King Domino, gdzie składaliśmy no, z tych klocków a la Domino nasze królestwo, tak tutaj będziemy rzucać kostkami i wybierać. Raz jedną ja, znowuż przeciwnik, przeciwnik. No i staramy się je tak rozrysowywać tymi parami, które dobraliśmy, żeby stworzyć jak największe połączenia z danym herbem. Oprócz tego kostki mają mnożniki, tak jak korony w King Domino, dzięki czemu tych punktów mamy, mnożymy te punkty, więc mamy ich o wiele więcej. Jeśli tam nam nie przypasuje, możemy sobie zaznaczać, skreślać kwadraciki do naszych powiedzmy czarów. I gdy któryś z graczy zapełni całą linię, ma dostępną dodatkową opcję. Jako pierwszy. Jako pierwszy, bo drugi no już niestety obejdzie się smakiem. Także oprócz samego rzucania, wykreślania są też właśnie te takie zdolności, czary, co też fajnie urozmaica grę i mimo tego, że gdzieś tam nam za bardzo nie idzie w tych rzutach czy w tych wyborach, no to zaraz się okaże, że możemy dzięki zdolnościom fajnie odskoczyć albo fajnie sobie zapunktować, tak trochę namieszać. Pudełeczko bardzo fajne, magnetic, tak jest. Także jeśli lubicie wykreślanki, lubicie kości, King Domino Duel, polecamy. Tak jest. To kolejna gierka. To będzie Jaipur od Rebela. W tym roku wyszła też jego jakby aktualizacja. Nowsza wersja. Update do pobrania. W formie graficznej. Gierka bardzo fajna. To w sumie karcianka z żetonami. Gra o handlu. Gdzie zbieramy dane towary.
i wymieniamy je na żetoniki. Tak jest. Mamy diamenciki, złoto, tkaniny, ale mamy też wielbłądy. O, tutaj takie wielbłądy. W momencie, kiedy zbieramy dany secik, możemy go w każdej chwili wymienić na żetoniki punktów. Tak jest. W momencie, kiedy się skończą kilka stosików, nie ile, chyba 3 stosy się skończą, takich punktów, to wtedy gra się, runda się kończy i podliczamy punkty. Gramy do 2 zwycięstw. Naprawdę bardzo szybka gra i fajna i dosyć... Kompaktowa też taka, tak, nie? Kompaktowa, bo pudełeczko mała. Starsza gra, która naprawdę jest na topie. I... No, skoro robią nową edycję, to, tak, to wiadomo, że... No, tutaj dużo graczy ją zna. Gierka dobra. Tak, naprawdę małe pudełko, fajne. Tak. Polecamy. Jest. No dobrze. Tak jak już jesteśmy w tym Oriencie, to ja tutaj mam dla was propozycję od Hobbitów, Haru i Shiban. Bardzo ładnie wydana gierka. To jest jedna z tych gierek, które gdybyśmy nie zagrali, byśmy nie widzieli, że jest fajnie. Tak, mi się wydaje, że to jest jedna z takich gierek to chyba trochę osób mniej znanych, mniej może rozpoznawalnych, a bardzo ładna. Jesteśmy ogrodnikami. Mamy tu piękny staw z rybkami koi, na której będą sobie pływały, nosiły się liście. Nenufary. Nenufary. Będziemy mieli też kwiaty. Bierzemy 3 takie żetony z kwiatami do ręki. One na odwrocie, oczywiście nie pokazujemy przeciwnikowi, mają różne wartości. No tu mam akurat 7, 3, 2. Z tych 3 kwiatów jeden wybieramy, znaczy 4 odsłaniamy. No i w zależności, kto miał większą wartość, ten zostaje starszym ogrodnikiem, kto miał mniejszą wartość, zostaje młodszym ogrodnikiem. No i teraz, wszystko mamy oczywiście pięknie tu w ogóle rozpisane. I teraz, młodszy ogrodnik kładzie swój kwiat, bo jeden z liści, znaczy nie wspomniałem, będzie odwrócony na ciemniejszą stronę. No i młodszy ogrodnik od razu kładzie, gdzieś tam się dokopię, kładzie swój kwiat na tym ciemnym. Następnie starszy ogrodnik, który zwyciężył, spośród wszystkich kwiatów, które tu będą ustawione, liści, przepraszam, które będą ustawione na planszy, wybiera jeden, gdzie kładzie swój kwiat. Następnie młodszy ogrodnik może przesunąć dzięki wiatrowi liście. Może przesunąć jeden, a może przesunąć też grupę 3 liści na naszym stawie. No i ostatnią rzeczą, którą robi znowuż starszy ogrodnik, jest wybranie jednego z liści i przerzucenie go na ciemniejszą stronę, czyli na stronę, gdzie młodszy ogrodnik w kolejnej rundzie będzie musiał postawić swój kwiat. Jest tu strasznie, strasznie dużo taktyki. To jest taka strategiczna gra. Tak, bardzo. Przesuwamy, manewrujemy, musimy wiedzieć, czy chcemy kolejną rundę jakby, powiedzmy, przegrać, czy właściwie zostać po prostu młodszym ogrodnikiem i postawić, no a żeś mi zepsuł, i postawić kwiat na ciemnym liściu. Po co w ogóle to przede wszystkim ustawiamy? No po to, żeby zaliczyć odpowiednie układy kwiatów, za które dostajemy punkty i oznaczamy sobie tutaj na naszym torze punktacji. Jeśli ustawimy po skosie, czyli na całej, poprzez całą przekątną 5 kwiatów, od razu zdobywamy 5 punktów, od razu wygrywamy. Także, tak jak mówiłem, jest strasznie dużo taktyki, kombinowania. Tak jest. Ładnie jest to wykonane, właśnie te kwiatuszki, liście, żabki, no wszystko ładnie wygląda. No tu już trochę powietrza w pudełku mamy, no ale też plansza potrzebowała swoje miejsce. Jak widzicie, instrukcja to dosłownie 4 króciutkie strony, a kombinowania zabawy jest tu naprawdę strasznie, strasznie dużo. Jeśli ktoś lubi takie gry, lubi bardzo ładne, wykonane gry, no to poszukajcie gdzieś, dorwijcie Haru i Shiban, bo to naprawdę dobra gra, choć wydaje mi się trochę mniej, nie wiem czemu, właściwie znana. No tak. No to będzie dopiero mało znana gra. Tak, to jest Micro City, druga edycja. Micro City jest mikro, trudno ją zauważyć. Gierka, która ufundowała się w tym roku na platformie Kickstarter i od razu w sumie w tym samym roku się
dostarczyła sama. No już druga edycja w ogóle, tak, nie? Druga edycja. Bardzo fajna gra polskiego wydawnictwa, Three History Games. Gierka, która stoi w takim malutkim pudełku, daje dużo kombinacji, dużo strategii. Zbieramy w sumie nasze surowce. No właśnie, takie edycja Kickstarterowa dawała takie fajne matki. Matki i ojcowie. Tak. Mamy tak, mamy nasze Micro City, czyli plansze karty miasta, które układamy na planszę według tam zgodnie z instrukcją. Każdy z graczy, znaczy tak, ogólnie to gra przygotowana jest to solo, do grania solo, ale też jest fajnie, fajnie chodzi w dwóch graczy. Przetestowaliśmy i naprawdę się bardzo podoba. Każdy z graczy w wersji właśnie dwuosobowej dostaje swoje karty od 1 do 6, tutaj właśnie mamy z takim kosteczką 1 do 6, które nam pokazują, ile pól tutaj na naszym mieście przesuniemy naszego robotnika, pracownika i jakie akcje będziemy mogli tam wykonać. Będziemy mogli wykonać akcje dzięki kartom. Tutaj wykonamy akcję podstawową, a tutaj jeśli mamy jedną z tych kostek o takiej wartości, możemy wykonać akcję dodatkową. Tak samo później możemy wykonać akcję naszym pracownikiem, czy jakby zbudować inwestycje. Tutaj właśnie nam pokazuje, co możemy zdobyć. Tutaj możemy wymienić sobie towary, możemy gdzieś tutaj zdobyć pieniążki, możemy zbudować karty celów. I gramy tak przez 20 rund, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Takie fajne właśnie, tutaj właśnie zaznaczamy na tej planszy karcie jakby takich magazynów nasze dobra. Mamy węgiel, drewno, stal i pieniążki. Naprawdę gra fajna. To właśnie dodatek jeszcze, taki wielkie osiedle domków, do które właśnie wypełnimy dane wymagania, dostajemy tyle punktów. To jest. Mi w ogóle przychodzi na myśl od razu seria Tiny Epic, którą bardzo lubię i powiem wam, że kurczę, gdyby to równie dobrze mogłoby mieć o znaczek Tiny Epic i tak jest. Jest tak samo kompaktowa, mała, fajna, dobra, do tego wypełniona po brzegi, bo mamy tu takie domki a la Monopoly, mamy te znaczniki do surowców. No i fajne jest to, że tu cały czas brakuje wszystkiego, no jest tak, naprawdę trzeba nieźle kombinować, żeby nam starczyło i tych surowców, i tych ruchów, bo po każdym ruchu robimy inwestycje, kładziemy ten domek, no i w pewnym momencie tych domków nam zabraknie, więc musimy je móc ściągnąć z planszy, inaczej tracimy za to punkty, no jest naprawdę, naprawdę sporo do robienia. No dobra, to zrobimy sobie przerwę. Bo gierek, jak widzicie, jeszcze trochę jest, a nie chcemy was zanudzać, żeby znowuż filmik nie trwał nie wiadomo ile. Także dokładnie. Zaraz gdzieś tam się gdzieś pojawi link do drugiej części. Także możecie sobie spokojnie odsapnąć. Wypijcie sobie herbatę. Tak, wypijcie. Zagrajcie w grę na dwie osoby. Dokładnie, napijcie się czegoś zimnego, bo tu normalnie gorąco. Dobra, to widzimy się za chwilę. Cześć.